Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Gminy Biączek i realizacja uchwał za okres 29 kwietnia do chwili obecnej. Trwają prace związane z realizacją zadania pod nazwą budową wysokiego osiedla na południe na ulicy Pomnej w Białobrzegach. Realizowane to obejmuje budowę miasta Jana Sienkiewicza. Wartość tych prac to jest kwota prawie 1 000 000 zł. Trwają również intensywne prace przy budowie hali sportowej, stadionu miejskiego oraz terenu sanitarnej w Suchej. Obecnie na pracę w terenie Zagłębskiej, Tartacznej, Kasztanowej. 16 maja było się spotkanie zastępcą dyrektora Mazowieckiego Zarządu Bank Wojewódzki w sprawie rozwiązań technicznych przyjętych do projektowania przebudowy linii wojewódzkiej nr 731. Chodzi o budowę ścieżki rowerowej z ulicy Krakowskiej. 24 maja było się spotkanie z Leszkiem Cekulskim, zastępcą dyrektora Generalnej Dyrekcji w sprawie kontynuowania współpracy naszych samorządów przy większego bezpieczeństwa ruchu drogowego przy DK40 tutaj w naszej gminy. W trakcie spotkania podjęto następujące tematy. Projektowanie ścieżki drogowego do Radzenowa na osiedlu Borki po wielomiesięcznym procesie projektowania. Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie wyraził zgody na zaproponowaną organizację ruchu i oczekuje przeprojektowania odcinka ciągu pierwszego z dopuszczeniem ruchu rowerzystów. Wcześniejsza wersja była to ścieżka pieszo-rowerowa, w międzyczasie zmieniły się jakieś dyrektywy, przepisy i w tym momencie będzie projektowany ciąg chodnika, czyli ciąg pieszy, który będzie dopuszczał ruch rowerzystów. I taka sama sytuacja ma miejsce pomiędzy węzłem S7 a drogą powiatową Dobrzeń. Również była pierwotna ustalenie, że będzie to ścieżka pieszo-rowerowa. Po zmianie pewnych przepisów będzie to ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Była również rozmowa o przebudowie strzelania drogi krajowej 48 i 50 z drogą powiatową Żeromskiego. Tu była ostra dyskusja, która zakończyła się pewnymi uzgodnieniami co do zasadności i słuszności budowy sygnalizacji świetnej. To jest przełom, ponieważ generalna była dotychczas przeciwna budowie sygnalizacji, argumentując to zmianą przebiegu trasy DK48. Także tu jest jakby osiągnięty kompromis. Po naszej stronie samorządu powiatu jest projekt tego skrzyżowania. Jeśli chodzi o realizację, to wszystko, jeżeli gmina będzie chciała partycypować w koszcie budowy, to może być wcześniej. Porozumienie mamy do 2022 roku. W maju trwały również konsultacje i prowadzone były dosyć intensywne korespondencje z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizowanych projektów, w momencie w ramach instrumentu aktywizacja SOES. Złożyliśmy 4 wnioski: SOES i Jasionna, Kamień, Sucha, Szczyty. W ramach instrumentu wsparcia ochrony powietrza złożyliśmy wniosek na rewitalizację terenów zielonych nad Jeziorem Zachodnim w Białobrzegach. Również odwołaliśmy się od decyzji negatywnej w sprawie przebudowy linii Herberta w Suchej. Niestety nasze wyjaśnienia, że droga linie w terenach przy gruntach rolnych nie uznało uzasadnienia decyzji marszałka. Wniosek do linii Herberta został odrzucony. Również pisaliśmy sprostowanie do wniosku złożonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Chodzi o złożone 2 wnioski. Osiedle za Polną i w terenach inwestycyjnych. Chodzi o budowę dróg w tych dwóch wnioskach. 30 maja złożyliśmy wspólnie z ogródkami działu Komisji Ogródka wniosek o dofinansowanie z budżetu samorządu województwa na działanie związane z aktywizacją działkowców w ramach realizacji Mazowieckiego Instrumentu Działkowców. Został złożony wniosek na 2 bramy. Tutaj jest podział kosztów, jak Państwo widzicie. Urząd Marszałkowski 4800, gmina 4800, wkład własny 2400. Ogłoszono drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, to dwie działki położone przy ulicy Piaskowej. Wartość tych działek to jest 1 3090, 2 3024. Ogłoszono również wykaz nieruchomości w przypadku sprzedaży obejmujących działkę położoną przy ulicy Spacerowej o powierzchni 4000 m2. Cena tej działki to jest 400 000 netto złotych. 6 maja została zawarta umowa z Rzeszowy z
dotychczasowym dzierżawcą, panią Trzewsińską, dotyczy to działki o powierzchni 74 metrów, położonej w mieście Białorzeki. To jest działka przy Karusie na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Czwarty przetarg odnośnie działki przy ulicy Spacerowej zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. Z 18 października 2018 roku gmina nabyła na własne przez zasiedlenie nieruchomość położoną w obrębie Sucha. Chodzi o ulicę Nową. 21 maja gmina Białorzeki nabyła na mocy prawa własności nieruchomości drogę, to jest droga przy stadionie i przy terenach inwestycyjnych, przy firmie Zbyszko. To jest wielki prawo, takie stało się już tak naprawdę własnością gminy. 15 maja wyważono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej. Chodzi o przewierty sterowane pod drogą krajową nr 7 w miejscowości Kamień oraz stała się drogi krajowej 48 7 Worki i ulica Spacerowa w Białobrzegach. Wyważony jest to powód zbyt dużej kwoty. Następnego dnia ogłoszono ponownie przetarg na to zadanie. Czekamy na rozstrzygnięcie, które nastąpi 30 września 2019 roku. Kultura. 25 kwietnia NGOK wyłonił 4 galerów, zostawił Krzysztof Dmowski 30 kwietnia. Przed budynkiem NGOK-u wystawił mamogus dla pań, które mogły bezpłatnie wykonać badania mamograficzne. 7 maja NGOK gościł na lekcji publicznej klasy podstawowe ze szkoły nr 1. Między 8 a 10 maja praktyka rozpoczęła czytanie pod chmurką. Opowiadania czytali celebryci Białobrzegów. Tam nazwiska są wyszczególnione. 9 maja w ramach konkursu Młody Przewodniczącego News i ten w Kojemnicach zmagało się 80 wokalistów z powiatu białobrzeskiego, kujeńskiego, kozienickiego, radomskiego, lipskiego, zwolenickiego. Trzecie miejsce w kategorii śpiew zajęła Natalia Kopiecka. 10 maja w sali Radnicznej NGOK-u odbył się test w języku 34 i bibliotece. W konkursie wziął udział 33 uczniów ze szkół gminy Białobrzegi. 92 zespoły taneczne zaprezentowały 16 maja w Kozienicach w ramach konkursu muzyczno-tanecznego Music Dance swoje umiejętności formacja taneczna Mini Mini Max Białobrzegów w kategorii wiekowej 10-12 zajęła drugie miejsce. No to zespół drużyny M w kategorii 10-12 zespół czyli też otrzymał wyróżnienie. 17 maja w NGOK-u NGOK odwiedził jubilej klas z Komisji Edukacji Narodowej Białorzega, które wzięły udział w lekcji bibliotecznej 17 maja przy Galerii Białorzeskiej. Odbył się wernisaż malarstwa kolejnego, który możemy dzisiaj podziwiać również na sali konferencyjnej. Konkurs Poza Talent ma za zadanie wyłonić najbardziej utalentowane osoby spośród Karolonia i mieszkańców regionu Dwóchczasnego, gdzie udział 33 wykonawców, którzy zakwalifikowali się do półfinału. Podczas finału 14 maja Natalia Kopycka, uczennica zajęć lokalnych naszego NGOK-u, zajęła drugie miejsce. 18 maja w stanie sportowej odbyły się dwugodzinne zajęcia gimnastyczne, które prowadził pan Michał Barton, instruktor i choreograf zespołów tanecznych. 24-26 to piknik rodzinny w ramach majowych dni Białobrzegów. Od piątku do niedzieli mieszkańcy mieli możliwość zabawić się przy muzyce tanecznej, muzyce dance, jak również zobaczyć, jak można jeździć samochodami osobowymi i ciężarowymi. 31 maja w Galerii Sztuki odbyło się uroczyste wystawy pochodzące z prywatnego Muzeum Techniki Wojskowej i Historii Regionalnej. Mówimy tutaj o kolekcji pana Kalicińskiego. 1 czerwca na białobrzeskim budynku odbył się motodej w ramach majowych dni Białobrzegu, zorganizowany przy współpracy WB Bikers oraz pod patronatem burmistrza miasta gminy Białobrzegi. Przy okazji tego zlotu odbywała się zbiórka krwi. Całość też zbiorcy drogich środków została przeznaczona na rehabilitację naszego mieszkańca historycznego Dominika Grzegorzewskiego. 2 czerwca to festiwal kolorów, który odbył się na bardzo Klimuta Starego. Zabawa skierowana do wszystkich bez wyjątku, bez ograniczeń. Podczas imprezy dzieci i młodzież w
smogu i bogu. W szatnym przedszkole wymieniono osiedle. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2019-2020 wpłynęło 73 wnioski, przyjętych zostało 45 dzieci. W rekrutacji uzupełniającej zostało złożonych 8 wniosków. Jeden wniosek został złożony po terminie. Na chwilę obecną trwa weryfikacja danych dzieci. Publicznym przedszkolem numer 1 również zakończyła się rekrutacja. Przedszkole prowadziło nam 49 wolnych miejsc. W postępowaniu wzięło udział 73 wnioski. Po zakończeniu rekrutacji podstawowej w przedszkolu pozostały 4 wolne miejsca, które zostały obsadzone w rekrutacji uzupełniającej. Jeśli chodzi o publiczną szkołę w Suchej, spłynęło 28 wniosków, z których 3 wnioski były nierozpatrywane i z 25 wniosków, które pozostały, szkoła zapewniła miejsca na 18 wolnych miejsc. W zasadzie tylko jedno dziecko odmówiło przyjęcia, wystarczyło dla wszystkich. Na poprzedniej sesji wszystkie przyjęte uchwały zostały przekazane zgodnie z właściwością ustawą Gminy do Generalnej Izby Obrachunkowej oraz Wojewodzie Mazowieckiemu w celu sprawdzenia ich zgodności w sprawach rynku, a także do zainteresowanych Wydziału Urzędu Jednostek Podmiotów do Realizacji i Stosowania. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Czy w tym temacie są zapytania do Pana Burmistrza? Bardzo proszę. Radny Dominik Wielkański. Ja mam tutaj zapytanie do dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to jest punkt czwarty, czyli ta rozmowa w Generalnej Dyrekcji do podpunktu C. Pytanie jest takie, czy to jest pewne i czy mamy to na pewno w Generalnej Dyrekcji na papierze? Bo wiemy, jak to, jakie są perturbacje. My mamy, no nie mamy na piśmie tego, prawda? Niedawno. Natomiast ustawiamy już w obecności Przemka Woźniaka, Burmistrza Adama oraz zastępcy dyrektora. Jest porozumienie. Też Państwu powiem, że na ostatniej sesji powiatu Rada przyjęła dofinansowanie tego zadania czy tego projektu. Wartość tego projektu po naszej stronie to jest 25 tysięcy, po drugiej stronie też 25 tysięcy. Będziemy projektować skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Że taką pewną udzielenie, jak złożymy ten projekt, zostanie on zaakceptowany. Drugie pytanie, że mogę? Do punktu numer 26, czyli organizacja mojego wydziału przedmów. Pytanie, jaki całościowy budżet, około, jak się zamknęliśmy, jaki z niego to był wkład nasz własny, a jakie to były dotacje od sponsorów? Jeszcze są nie wszystkie umowy, które zostały powkładzane, tak? Na tą chwilę mogę powiedzieć, że orientacyjnie można być jakiś tam parę procent błędu. Kosztem imprezy kosztowało 204 tysiące złotych. Z tego wpływy, które były w tym roku zdecydowanie większe od sponsorów, od wynajęcia stanowisk handlowych, od całego miasteczka, były na kwotę 115 tysięcy, a więc jakby koszt, który nasz wkład własny w dniu majowy to jest w granicach 89 tysięcy złotych. To nie są jeszcze wszystkie... Tak, to ja powiedziałem. To jest jeszcze być może jeden z tych, którzy to mam mówić. Dziękuję bardzo. Nie mam jeszcze pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję się jeszcze w tym momencie. Chciałbym zadać pytania. Tak, bardzo proszę. Panie Burmistrzu, punkt do drugiego. Podpunkt C. Sprawa dotyczy intensywnych prac przy kanalizacji. Ja zapytam, jak wygląda temat odwodnienia ulicy Wąskiej, ponieważ w tym momencie jest wymieniona ulica Wąska. Jaki jest zakres prac, czy obejmuje również odwodnienie, a jeśli nie obejmuje, to jaka jest dalsza historia tego zadania, które czekamy kilka lat.
jednym, jedno, jakby, żeby dwa razy nie rujnować nawierzchni ulicy Wąskiej na tym odcinku. Wykonawca w tym momencie boryka się z problemami kanalizacyjnymi, ale przy ulicy Wąskiej przy tym zadaniu będzie zrobione, tak? Mamy czas dowiedzieć się. Czyli przy tym zadaniu będzie zrobione odwodnienie ulicy? Wykonawca pierwszego się realizuje to, co ma w kontrakcie zawarte, to jest tak naprawdę inne zadanie. Ale będzie wykonane przy tym zadaniu? Tak już wspomniałem o tym chyba parę razy, a nie przewodniczący. Słyszałem, termin realizacji zadania nie przesuwa się z tego, co wiem, tak? Przynajmniej na razie. Nie przesuwa się w tym momencie, praktycznie mamy, kończy się ulicy Tatecznej, kanalizacja. No i zostanie nam odcinek w kierunku kamienia, który będziemy wycinać asfalt. No i oczywiście otworzenie dróg, tak? Dziękuję. Odpowiem od razu na pytanie z poniedziałku. Do końca tygodnia wykonawca ma pewne ubytki, które powstały na drodze uzupełnić. Tym bardziej dziękuję. Panie Burmistrzu, jeszcze chwila. W punkcie 5 odnośnie wniosków do 4 wniosków powiązanych z sołectwami. One zostały złożone w ramach Mazowsza 2019. Tak. Czy wiemy, kiedy będzie rozstrzygnięcie? Czy mamy taką wiedzę? Powiem tak. Wpłynęło pismo, że lada dzień powinny być zaproszenia co do podpisania wniosku. Tutaj prowadziliśmy korespondencję, mieliśmy niektóre wnioski. Termin jeszcze nie podali, ale już jest pewna realizacja, że nie mamy, że nastąpi kalendarz opisowania umowy. Dziękuję. Jeszcze w tym punkcie odnośnie ulicy Herberta. Tak. Ponieważ nie wyszła ta korespondencja i to zadanie nie zostało wpisane na tym odcinku na długości działek budowlanych. Czy w związku z tym jest jakaś możliwość, żeby przedłużyć budowę tej ulicy w kierunku Suchej? Może nie na odcinku 1500 metrów czy dłuższym, ale no, na takim odcinku, żeby zarówno ulica Herberta, jak i Białorzega, jak i dalsza część ulicy została w części przynajmniej zrealizowana, no bo wiemy, w jaką stanie ma. Wniosek funduszy obrotów prawnych można składać, raz w roku. Czyli straciliśmy możliwość dofinansowania ulicy Herberta w tym roku. Powtórzę, w tym roku już nic nie uzyskamy. Pieniądze zostały rozdysponowane, nasza droga nie znalazła się, lista została opublikowana. I tylko jedną drogę możemy zgłosić w trakcie roku. Czy złożymy w przyszłym roku? Na pewno ten fragment nie, ponieważ nie przejdzie, tak? Już wiemy, że nie zostanie. Rozszerzenie na 1000 metrów, no to powiem Państwu, że fundusz marszałek na drogi swobodnie daje tylko 100 tysięcy złotych. A 1500 to jest 1,5 miliona powietrzami na tych czasach. Będziemy się zastanawiać, którą drogę inną zgłosić funduszu ochrony dróg ochronnych. Bodaj mówię, ta nie przeszła mimo, że według nas to dojazd, tak jak ze Szczecin jedzie w kierunku dla obrotowa też się nie przez ręce niż zabudowane. I jeszcze, panie burmistrzu, ostatnie pytanie odnośnie budycznej szkoły podstawowej w Suchej. Nie wiem, czy pan, czy może ktoś z obecnych gości, ponieważ po pierwsze chciałbym wiedzieć, dlaczego trzy wnioski nie były rozpatrywane. Już była jakaś przyczyna, która nie została tutaj podana. I tak jakby jedna osoba, jeden przedszkolak nie dostał miejsca w przedszkolu w Suchej. Tak. Było 18 miejsc, czy nie mogłoby się znaleźć 19? To jest taka ścisła, sztywna cyfra, której się nie da przekroczyć w przypadku oddziału przedszkola. Tak, to jest sztywna liczba. Jeszcze pani dyrektor, to jeszcze wnioski. Jeśli chodzi o szkołę suchą, trzy wnioski, które były rozpatrywane, to były wnioski dzieci poniżej kryterium spełniającego wiek, ponieważ dziecko, które może być rekrutowane do przedszkola, to jest dziecko 2,5-letnie,
25 dzieci i to jest zapis ustawowy. Tego limitu nie możemy przekroczyć, czyli przedszkole ma przydzielone dwie grupy przedszkolne i możemy zmieścić tam 50 dzieci. Nie możemy tutaj ponad nawet jednego dziecka przyjąć. Ale dzieci dostało propozycję inne do przedszkola, ale nie przyjęło tej propozycji. Można powiedzieć, że nie zapisił tego dziecka bez pomocy. Odmówiło. To jest napisane. Tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby w tym temacie głos? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę radnych o zgłoszenie interpelacji i zapytań. Nie widzę. Przystępujemy do kolejnego punktu. Obrad piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w organizacji finansowej miasta i gminy Białobrzegi. Druk nr 2019/8632. Uzasadnienie proszę panią skarbnik miasta i gminy Białobrzegi, panią Iwonę Czwarną-Łuczkowską. I bardzo proszę o uzasadnienie do projektu druk nr 2019/8682. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwały budżetowej na rok 2019. Proszę. Szanowni Państwo, zmiany w uchwale budżetowej dotyczą zwiększenia planowanych dochodów o 35 200 zł, zwiększenia planowanych wydatków o 155 280 zł. Zmiany te mają odzwierciedlenie wieloletni. Dziękujemy bardzo pani skarbnik. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Rolnictwa i Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Inwestycji. Bardzo proszę przewodniczących o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Rolnictwa i Spraw Społecznych. Pan przewodniczący Andrzej Janus, bardzo proszę. Może też poprosimy o opinię do tego projektu. Komisja Edukacji, Rolnictwa i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Białobrzegi przyjęta na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2019 roku postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Białobrzegi. Postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Inwestycji, pani przewodnicząca. Komisja Budżetu i Inwestycji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi przyjęła 24 czerwca 2019
radnych jest za podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej do 2019 roku, radny numer 2019 przez 8, przez 8, przez 2, proszę o podjęcie na jakie uchwały głosu. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała regulująca zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu budżetu za pierwsze półrocze była z 2010 roku. Od tego czasu zaistniały pewne zmiany organizacyjne i prawne, które powodują konieczność aktualizacji tej uchwały do stosowania do obecnych przepisów. W związku z tym proszę o podjęcie. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały budżetu Pana Komisji. Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja Edukacji i Rolnictwa jest rozpoczęta. Pan Przewodniczący Andrzej Gmanc, bardzo proszę. Komisja Edukacji i Rolnictwa i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Białobrzegi przyjęta na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2019 roku postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Białobrzegi, o kształtowaniu się wieloletnich prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Inwestycji, Pani Przewodnicząca Lina Kowalska. Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
na Odrzegi w wyniku przeprowadzonego głosowania komisja postanowiła większością głosów, 3 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący, nie uwzględnić uwagi nr 1 dnia 7 sierpnia 2019 roku. Bardzo proszę o wszystkie. W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja większością głosów, 3 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący, nie uwzględnić uwagi nr 2 dnia 16 sierpnia 2018 roku. W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja postanowiła większością głosów, 6 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący, nie uwzględnić uwagi nr 3 dnia 17 sierpnia 2018 roku. W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja postanowiła większością głosów, 6 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący, nie uwzględnić uwagi nr 4. W wyniku głosowania przeprowadzono jednogłośnie 7 głosów za, 6 głosów wstrzymujących, nie uwzględniając uwagi dnia 21 sierpnia 2018 roku. Komisja postanowiła jednogłośnie 7 głosów przeciw, 0 wstrzymujących, nie uwzględnić uwagi nr 6 dnia 21 sierpnia 2018 roku. Komisja postanowiła jednogłośnie 7 głosów przeciw, nie uwzględnić uwagi nr 7 dnia 21 sierpnia 2018 roku. Komisja postanowiła jednogłośnie 7 głosów przeciw, nie uwzględnić uwagi nr 8 dnia 21 sierpnia 2018 roku. Komisja postanowiła jednogłośnie 7 głosów przeciw, nie uwzględnić uwagi nr 9 dnia 27 sierpnia 2018 roku. Komisja postanowiła większością głosów za, 1 głos wstrzymujący, nie uwzględnić uwagi nr 9 dnia 30 sierpnia 2018 roku. Komisja postanowiła jednogłośnie 7 głosów przeciw, nie uwzględnić uwagi nr 11 dnia 31 sierpnia 2018 roku. Komisja postanowiła jednogłośnie 7 głosów przeciw, nie uwzględnić uwagi nr 12 dnia 8 marca 2019 roku. Komisja postanowiła jednogłośnie 7 głosów przeciw, nie uwzględnić uwagi nr 13 dnia 13 marca 2019 roku. Komisja postanowiła jednogłośnie 7 głosów przeciw, nie uwzględnić uwagi nr 14 dnia 13 marca 2019 roku. Komisja postanowiła jednogłośnie 7 głosów przeciw, nie uwzględnić uwagi nr 15 dnia 13 marca 2019 roku. Komisja postanowiła jednogłośnie 7 głosów przeciw, nie uwzględnić uwagi nr 16 dnia 13 marca 2019 roku. Komisja postanowiła jednogłośnie 7 głosów przeciw, nie uwzględnić uwagi nr 17 dnia 14 marca 2019 roku. Komisja postanowiła jednogłośnie 7 głosów przeciw, nie uwzględnić uwagi nr 18 dnia 14 marca 2019 roku. Następnie komisja postanowiła 7 głosów za, 0 wstrzymujących, pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie uchylenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białorzeczna. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Pani przewodnicząca Alina Pichowska, bardzo proszę. Zagospodarowania przestrzennego gminy Białorzeczna. W wyniku przeprowadzonego głosowania
dyskusję, czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi lub wnioski do projektu tej uchwały. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę państwa, tym głosem wstrzymującym się na ostatniej komisji budżetu inwestycji, czyli w dniu wczorajszym, to był mój głos. Podjąłem taką decyzję z dwóch powodów. Po pierwsze, studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego to jest taka mapa, to jest taki plan na kilkadziesiąt lat, 20-30 lat. Więc jeżeli ja nie mam przekonania i mam mało czasu na to, żeby się z tym zapoznać, a tego czasu nie było dużo, tym bardziej, że mapki otrzymaliśmy w dniu wczorajszym, więc nie mogłem podjąć innej decyzji, nie będąc w 100% przekonany, czy mam być za, czy też mam być przeciw. Co w żaden sposób nie tutaj nie ucieka od podjęcia takiej uchwały. Ja bym miał takie życzenie, ale pewnie nie zostanie spełnione, aby ten proces ustalania, procedowania tak ważnej, przynajmniej dla mnie, a myślę, że dla państwa również, uchwały daleko idącej, czyli na 20-30 lat, nie był tak szybki, nie był tak pochopny. Ale to państwo zdecydujecie, ja nie mam zamiaru nikogo do tego przekonywać. Jeszcze podam tylko przykład dwóch wniosków z miejscowości Sucha. To jest wnioski, które nie zostały w ogóle uwzględnione, to jest mapa numer 689, przepraszam, uwaga numer 689 i uwaga numer 57. Żeby pani naczelnik tam sobie to co otworzyć w jakiś sposób, to może zerknąć. I dotyczy to przekształcenia działek przeznaczonych pod działalność rolniczą na działki budowlane z usługami nieuciążliwymi. I o ile wczoraj było tłumaczenie, że po prawej stronie, czyli tak jak dzisiaj mamy teren pożyczkowy, były trzy wnioski o przekształcenie tego terenu na działki budowlane i nieuciążliwe usługowe. Tłumaczenie, że ten teren jest terenem przemysłowym. I niechby tak, powiedzmy, zostało, jeżeli idziemy i jesteśmy konsekwentni, że teren od ulicy Bazurowej w kierunku Suchej do Lasu Państwowego to jest teren przeznaczony pod przemysł, bądź w przyszłości będzie przeznaczony pod przemysł. Chociaż po przeciwnej stronie niemalże już zabudowania są ulicy Białobrzeskiej. To jest uwaga numer 689, która nie została uwzględniona. Natomiast analogiczna uwaga numer 5-7 dotyczy zachodniej strony ulicy Białobrzeskiej. I tam, gdzie jest ten teren typowo przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną, bo gdzie mamy się rozwijać, budować, jak nie w kierunku właśnie Białobrzegi Sucha bądź Sucha Białobrzegi, kiedyś tam się łącząc. Tym bardziej, że te uwagi przydziela droga, więc droga już jest jakaś wyznaczona i nic nie stało na przeszkodzie, żeby zakwalifikować te działki do działek, czy tego terenu do działek, do zabudowania jednorodzinnego. Mi się wydaje, że im więcej mamy takich terenów, tym działki są tańsze, a osiedlanie powiedzmy również jest większe, czyli same korzyści. Natomiast ja tak to widzę, nie, na tym etapie nie zostałem przekonany, więc głosowałem, nie torpedując w żaden sposób i nie, że tak powiem, uciekając od tego, wstrzymałem się i również w dzisiejszym tak będę robił. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa się do tego odniesie, pani naczelnik, czy pan burmistrz? Jednostkami osadniczymi jest tak, że jest przeprowadzany
bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi do wnioski? Nie widzę. W związku z tym, że mamy załącznik nr 4, który uwzględnia 18 uwag do planu, będziemy głosowali nad każdą z uwag oddzielnie i po zakończeniu głosowań nad całością projektu łącznie. Przystępujemy do głosowania. Uwaga nr 1 z dnia 7 sierpnia 2018 roku. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 1? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Nie widzę, dziękuję. Kto jest przeciwny uwzględnieniu uwagi nr 1? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dwie osoby, dziękuję. Czekamy na wyniki głosowania. Oddano głosów 15, za 2 głosy, przeciw 11, wstrzymało się 2 osoby. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwaga nr 1 z dnia 7 sierpnia 2018 roku nie została uwzględniona. Przeciw 11 głosów, za 2, wstrzymało się 2 osoby. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do drugiej uwagi. Uwaga nr 2 z dnia 16 sierpnia 2018 roku. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 2? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Nie widzę, dziękuję. Kto jest przeciw uwzględnieniu uwagi nr 2? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Mamy wyniki głosowania. Oddano głosów 15. Za oddano 1 głos. Przeciw 12 głosów. Wstrzymało się 2 osoby. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwaga nr 2 z dnia 16 sierpnia 2018 roku nie została uwzględniona. 1 głos za, 12 przeciw, 2 wstrzymało się. Dziękuję bardzo. Kolejna uwaga. Uwaga nr 3 z dnia 17 sierpnia 2018 roku. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 3? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw uwzględnieniu uwagi nr 3? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Mamy problem techniczny. 6 osób nie oddało głosu.
głosowania i będą mieli możliwość oddania głosu. Radny Jaziorowski Tomasz, Jeziorowska Magdalena, Nowacka Anna, Piekarski Dominik, Wilkowska Lina. Lewe menu głosowania powinno otworzyć panel do oddania głosu. Wszyscy oddali głos. Mamy wyniki z głosowania. 15 osób głosowało. Nie było głosów za, przeciw 13 głosów, wstrzymały się 2 osoby. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwaga nr 3 z dnia 17 sierpnia nie została uwzględniona. Przechodzimy do kolejnej uwagi. Uwaga nr 4. Z dnia 17 sierpnia przystępujemy do głosowania. Kto jest za uwzględnieniem uwagi nr 4, proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw uwzględnieniu uwagi nr 4, proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto wstrzymał się od głosowania, proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Mamy wyniki głosowania. Głosowało 15 radnych. Głosów za nie było. Przeciw 13 radnych. Wstrzymało się od głosowania 2 radnych. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwaga nr 4 z dnia 17 sierpnia nie została uwzględniona. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego głosowania uwagi nr 5 z dnia 21 sierpnia. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 5? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciwny uwzględnieniu uwagi nr 5? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto wstrzymał się od głosowania? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Wszyscy oddali głos. Za nie było głosów, przeciw 14 radnych, wstrzymało się 1 radny. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwagi nr 5 z dnia 21 sierpnia 2018 roku nie została uwzględniona. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Uwzględnienie uwagi nr 6 z dnia 21 sierpnia 2018 roku. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 6? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw uwzględnieniu uwagi nr 6? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosowania, od oddania głosu? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Wszyscy radni oddali swój głos. Mamy wyniki głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za nie było głosów, przeciw 14 radnych. Wstrzymał się 1 radny. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwaga nr 6 z dnia 21 sierpnia 2018 roku nie została uwzględniona. Przystępujemy do kolejnego głosowania uwagi nr 7. Kto z Państwa radnych jest
Kto z Państwa radnych jest, wstrzymał się od głosu? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni oddali głos. Mamy wyniki głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za nie było głosów, przeciw 14 głosów. Wstrzymał się jeden radny. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwaga nr 7 z dnia 21 sierpnia 2018 roku nie została uwzględniona. Przystępujemy do kolejnej uwagi. Uwaga nr 8 z dnia 27 sierpnia 2018 roku. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 8? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw uwzględnieniu uwagi nr 8? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wszyscy radni oddali swój głos. Mamy wyniki. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za nie oddano głosu. Przeciw 14 radnych. Wstrzymał się jeden radny. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwaga nr 8 z dnia 27 sierpnia 2018 roku nie została uwzględniona. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Uwzględnienie uwagi nr 9 z dnia 27 sierpnia 2018 roku. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 9? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciwny uwzględnieniu uwagi nr 9? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowania. Do głosowania wzięło 15 radnych. Za nie oddano głosu. Przeciw 14 radnych. Wstrzymało się głosowanie 1 radny. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwaga nr 9 z dnia 27 sierpnia 2018 roku nie została uwzględniona. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Uwzględnienie uwagi nr 10 z dnia 30 sierpnia 2018 roku. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 10? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw uwzględnieniu uwagi nr 10? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowanie udział wzięło 15.
Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 11, proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw uwzględnieniu uwagi nr 11, proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Mamy wyniki głosowania. W głosowaniu udział wziął 15 radnych. Za nie oddano głosu, przeciw 13 głosów. Wstrzymało się 2 radnych. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwaga nr 11 z dnia 31 sierpnia nie została uwzględniona. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Uwaga nr 12 z dnia 8 marca 2019 roku. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 12? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw uwzględnieniu uwagi nr 12? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Mamy wyniki głosowania. W głosowaniu udział wziął 15 radnych. Za nie oddano głosu, przeciw 14 radnych. Wstrzymał się 1 radny. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwaga nr 12 z dnia 8 marca 2019 roku nie została uwzględniona. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Uwzględnienie uwagi nr 13 z dnia 13 marca 2019 roku. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 13? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw uwzględnieniu uwagi nr 13? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowanie wzięło udział 15 radnych. Za nie oddano głosu, przeciw 14 radnych. Wstrzymał się 1 radny. Stwierdzam, że Rada Miasta i Gminy w wyniku przeprowadzonego głosowania nie uwzględniła uwagi nr 13 z dnia 13 marca 2019 roku. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Uwzględnienie uwagi nr 14 z dnia 13 marca 2019 roku. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 14? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw uwzględnieniu uwagi nr 14? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowanie udział wzięło 15 radnych. Za nie oddano głosu, przeciw 14 radnych. Wstrzymał się 1 radny. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwaga nr 14 z dnia 13 marca 2019 roku nie została uwzględniona. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Uwzględnienie uwagi nr 15 z dnia 13 marca 2019 roku. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi nr 15? Proszę
15 radnych za, nie oddano głosu, przeciw 14 radnych, wstrzymał się jeden radny. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwaga nr 17 z dnia 14 marca 2019 roku nie została uwzględniona. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Uwzględnienie uwagi nr 18 z dnia 14 marca 2019 roku. Kto jest za uwzględnieniem uwagi nr 18? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw uwzględnieniu uwagi nr 18? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wszyscy oddali głos. 15 radnych wzięło udział w głosowaniu. Za nie udano głosu, przeciw 14 głosów, wstrzymał się jeden radny. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uwaga nr 18 z dnia 14 marca nie została uwzględniona. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy głosowania nad uwagami do projektu uchwały. Wszystkie uwagi zostały przez radnych odrzucone. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi, druk nr 2019 przez 8 przez 1 przez 1. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Mamy wyniki głosowania. Stwierdzam, że uchwała jest tej gminy 13 głosami za. Przy 2 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu obrad. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta gminy Białobrzegi. Druk nr 2019 przez 8 przez 2 przez 1. Uzasadnienie proszę naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, panią Renatę Kierowską. Bardzo proszę, pani naczelnik. W związku z terminem wprowadzenia na obrót krajowego nowego regulaminu, czyli 1 września 2019
swój głos za uchwałą, za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że Rada Miasta Gliwice